Siema! Z tej strony syn Arquela i dzisiaj gram Mundo pod max damage tasakami, tak. Niestety, ale mojemu dżunglerowi zbanowali Shaco, więc on intuje. W sensie wytłumaczy sytuację. Chyba mój support zbanował Nunerowi Shaco, a on jest graczem Shaco i teraz postanowił się wyżyć. Ja wziąłem przy okazji troszeczkę złe runy, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie problem. Dobra, muszę go postrzelić. A kurna, mam cię, nie? Pół HP straciłem, ale co z tego? Ja nie cofam się. I tak ta gra prawdopodobnie będzie szybką przegraną, więc zobaczę w ogóle, czy to na YouTube'a pójdzie. Tak, zgadza się. Nie do końca te kierunki chciałem też grać, więc no, jeszcze zobaczymy, nie? To zabolało, to zabolało. Masz jeszcze jednego. O kurna, jak to boli. Tylko, że on gra Ignite i dwa poty. No, miałem do powiedzenia historyjkę, ale bardzo możliwe, że... znaczy historyjkę, no bardziej takie rzecz, która się stała, ale może na razie to odpuszczę, bo ta gra się chyba skończy bardzo szybko. Ja też dostanę stompa na tym topie, bardzo prawdopodobne, bo tak jak mówię, nie takie runy chciałem grać. Zupełnie nie. Mundo z First Strike'iem, no, mam trochę przerypane, kochani, ale zobaczymy. Może się okaże, że to jest OP nowa meta. Dobijamy sku, a co tam, nie? Cyk, stówę mu zadałem? Co ty gadasz? Oj, umarł mój dżungler na bocie już. Zostaw, nie pal. O kurno, mnie one-shotuje pod turetem. Zapomniałem, jak silny jest Rumble. W Lidze Legend oczywiście. W sumie to gdzie indziej. Nawet nie wiem, po co ja to powiedziałem. Ale dobra, no prawdopodobnie do zobaczenia w następnej grze. Niestety tak się złożyło, że ziomek będzie intował. Ty, a ten to co? Cwaniaczek chce mnie zabić? Nie ma opcji, nie? Ja tanio skóry nie sprzedam. Oj, na wizji jesteś. Dobra, Ruby, kryształ, to cyk, teleportation. Jedziemy z powrotem. Jakby tutaj przyszedł Nunu, no to byśmy zabili, ale on gdzieś tam odjechał, nie? I umarł mój botlane. Świętej pamięci. Świętej pamięci botlane. Nikt nie będzie tęsknił. Dobra, puszujemy to. Ziomek się cofnął. Dawaj, jedziemy. A myślałem już, że zagram fajną, normalną gierkę, nie? Tak myślę, dobra, jest kolejny dzień, kolejny piękny dzień. Oczywiście musiał jakiś bydle je zepsuć. Czy uda w ogóle mi się to dopuszować? Powinno. Cyk. Oczywiście, że się uda. Czemu miałoby się nie udać? Mordo. Ty tasaki siekają. Czekaj, jeszcze jednego chcesz? Aj, kurna, wykalkulował, wycyrklował, nie? Dobry jest. Oj, dobra, jeszcze raz, jeszcze jeden. Kurna, dobry jest. nie mogę. Co ten Mundo mówi w ogóle? Co on ma za słownictwo? Jestem w ogóle na tym samym poziomie CS-owym, co jest troszeczkę no, złym wizerunkiem dla Rumble'a. Ojeju, byczku. Szczególnie, że ja jedyne jak farmię to z tasaków. Jedyne co robię to w sumie rzucam w niego tasaki, ale podejść bliżej nie mogę, bo on mnie będzie smażył. O, ma ulta. Trzeba się ewakuować. Okej, no ma 0 HP. Znaczy, no HP też ma 0 w sumie. Ty, faktycznie, on umiera. I mój Mundo, mój Nunu zabił, ty? Co się dzieje? Może ja zabijam tutaj tego? A nie, bo oni są na tym. Nie zabijam, bo oni są na tym. Co tutaj w ogóle pisze? Okej. Ja nawet do końca nie wiedziałem, jak to działa, tak szczerze. To ku Mundoki musiałem doczytać. Ale umarł mój junglar. Normalnie bym się tutaj w niego może wbił, gdyby nie miał Ignite'a, bo jego Ignite... No on mnie tutaj spali, zupełnie mnie spali, jeśli się w niego wbije. Muszę go jeszcze wypałkować troszkę, mi się wydaje. Muszę go jeszcze troszeczkę podziabać. Gdybym oczywiście mógł trafić cokolwiek, ja jestem noobem. Ej, no nie mogę go trafić, ty weź wyjdź za creepów, byczku. O, trafiony. No koleś umiera, ty. Koleś umiera. Zapraszam tutaj Nunu. Nunu, zapraszam. Nunu, zapraszam. Cały czas zapraszam, Nunu. Chodź, Nunu, zapraszam. Dobra, chyba ultnę dla health'a, nie? Tak mi się wydaje. Oj, i nawet może zejdę mu pomóc. Żartowałem. Ten to co? Zapatrzony! Co no, szalał? Zapatrzył się chłop. O kurna, ale zawodnik. Zapatrzał się. Nie zrozum mnie źle, to jest rzekł ogromny news dla mnie, bo patrz ile on traci creepów. I jeszcze wezmę plate'a. Wezmę. Nie wezmę. Kurna, mój mózg jest przepalony. Aha, bo ja nawet builda w sumie nie zdradziłem. Oj, mordeczko, nie chcesz znać builda. To nie chcesz go znać. Pyk, pyk.
pyk. Moja drużyna nie będzie zadowolona. W sensie oni napisali chyba z 200 i tak już słów. Co jest? Ultną Wave'a? To jest geniusz. To jest geniusz. On wie, że człowieku trzeba przepuszować, żeby się Funcio stracił, że ja mam tyle klipów, co on. To jest magia. Nie wiem, jak to się stało. No ale dobra, nie? Uwaga, uwaga. No to w sumie, skoro ta gra będzie trwała dłużej, to mogę teraz opowiedzieć. Słuchaj mnie. Mówiłem, że jest ten turniej Aren, ja w nim biorę udział, że tam są takie daily challenge, w których się coś robi i tego. I myślałem, że będę miał równą szansę, nie? Myślałem tak. Byłem niemalże przekonany, równa szansa dla każdego. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że niektórzy zawodnicy niestety ustawiają mecze i wchodzą w lobby po 16 osób, albo tam 8 czy ileś, mówią pikujcie to i pikujcie to i sobie farmią damage na przykład na Ezreal'ku i wygrywają nagrody dla siebie i dla widzów. A ja nie wiem, czy mogę plamić honor mój, oszukując po figurkę za 20 euro czy tam ileś, dlatego... To jest ciężka decyzja w sumie. No, serce mówi, nie oszukuj, nie oszukuj, to nie jest tego warte. Mimo, że tam ten, tam autofil się chyba ziomek nazywa i on po prostu wchodzi w lobby 8 osób, mówi pikujcie wszystko, co się dużo healuje i strzela. No tacy aktorzy, nie? Aktorzy, z aktorami gra. I no co zrobisz, nie? Ja próbowałem uczciwie w dwójkę z znajomym albo samemu w ogóle, no ale najwyraźniej nie warto było, nie warto było. No i teraz serce mówi, nie plam honoru, nie opłaca się, ale mózg mówi, kurna, ta statuetka może być moja. No i teraz pytanie jest dosyć trudne do odpowiedzenia na. Nie wiem, co zrobić. Wydaje mi się, że może raz czy dwa sobie wejdę w takie lobby. Już pisałem o tym z innym zawodnikiem turniejowym, ale no jest to dosyć śmieszne, nie śmieszne. Ja bym powiedział, że to bardziej takie for fun powinno być albo coś, jak koleś po prostu wchodzi w lobby, mówi typom, dobra, siema, pikujcie Nunu Volibera i się healujcie, a ja was będę strzelał z Q-Ezreala, żeby se nafarmić depsa. Ej, czy ja go tutaj zabijam solo? Kurna, jak go zabiję, to 100 tysięcy złotych jest moje. Dawaj, chodź tutaj! Dobra, oszalałem. Straciłem flesza i ulta, ale warto było dla kontentu. No, więc podsumowując to, co chciałem powiedzieć, kurna, nienawidzę tego typa, nie? Ale nie tylko on tak robi. Dobra, może go nie, że nienawidzę. Przepraszam, każdego kocham. Może nie każdego, ale każdego, kto jest płci żeńskiej, ale chodzi o to, że koleś cheatuje i to jest dosyć no niefajne, niefajne. Nie wiem, czy tak można, czy nie. Wydawało mi się, że nie można, ale skoro tak robi, to może też tak zrobię? Nie wiem. Jaki jest plan? Plan jest taki, żeby iść w Sorcerer buty. A, w ogóle gram nową runę. 180 golda mi już dała. What? OP. Więc, no tak jak mówię, raczej, nie cheatując, chyba maksymalnie zrobiłem trzecie miejsce tam w którymś daily challenge'u, bo miałem tam z 25 killstreaka na tego, ale tak powiedziałem sobie, no... Jakby ja mogę, ja tam gram i nagrywam te wszystkie gry, ale po pierwsze mi się miejsce na dysku kończy, ja tyle tych gier już zagrałem, a po drugie, no niektórzy nie grają fair play, ty ziomek dostał właśnie 400 z tego tasaka? Szkoda, że on mnie one-shotuje. Ja pindole, on mnie prawie zabił tu, co jest? Tak, o, bez niczego, po prostu mnie prawie zabił, no to muszę cofać, żegnaj świecie. A co do tej gry, 1-4 Nunu intujący, jak na razie nie idzie mu... Aż tak źle, trollface. Sobie tepnę na topa i tak nie mam zamiaru nigdzie schodzić na ten moment. Czy mi się w ogóle coś skaluje z AP? Nie, chyba nie, co nie? To tylko chodzi o to, żeby mieć magiczne przebicie. Magic peny. Jako, że nic się nie skaluje, to potrzebuję po prostu peny. Ten znowu na midzie, znowu dojazd? Co jest? Ale nie dziwię się mu, nie? Takiego Velkoza łatwo dojechać, jeszcze jak masz Irelię. Mega łatwy dojazd. Pytanie, czy ja mogę podejść do plate'a? Chyba mogę, co? Mogę, dawaj. Cyk, cyk. I spadam, na razicho. Może nawet zostanę z tasakiem. Ile to wyfarmiło? 200 golda? Dobra. Muszę wyfarmić jeszcze troszeczkę. Jestem pazerny. Oj, sprawdza krzaki, chłopek. Oj. Dobra, kurna, chodź. Chodź, młody. No ale on dostał ulta Soraki, no to jest nie fair życie. Oj. Oj, żegnaj świecie, nie było miło. A, ja zapomniałem, że mam pasywę, ale no. Hekarim się zjawił. I jeszcze Soraka, zapomniałem, znaczy nawet nie wiedziałem, że oni Sorakę mają. Ten, Floraka się ziomek nazywa. To jakaś flądra. 1-6 na Nunu. Ciekawe.
ciekawe. No dobra. Nie będę tutaj, wiesz, oceniał. Może on ma plan przegrać tą grę i iść next, a troll face. A tyle razy mogliśmy tego Ramblika zabić, nie? Gdyby normalny leśnik był, ajajaj. A no, bo też o nagrodach nie mówiłem, co nie? Bo tam ogólnie to tylko za pierwsze miejsce praktycznie jest nagroda, ale no, zawsze jest jakiś typek. W sumie to tylko ten jeden z tego, co widziałem, najczęściej tak robił, że ustawia lobby. W ogóle chyba jest Riot partnerem, ale w sumie każdy chyba tam jest, ale nie wiem. A może nie? Nie mam pojęcia. No i ta jedna osoba dostanie jakąś tam, nie wiem, podkładkę pod mysz, czy jakiś inny gadżet. Nie jestem pewien, jak to do końca działa, czy dostaje się kilka ich. Ja tam dostałem trzecie miejsce max i dostałem dwa mystery skiny, które mogę rozdać. I pewnie je rozdam, tylko jeszcze nie wiem w jaki sposób. W jakiś pewnie je rozdam, nie? Tam ogólnie dużo też dostałem hex tych skrzynek, chyba z 50 kodów, ale jak co to nie piszcie na mailu, bo już niektórzy tacy byli, że cześć, czy dam. Jak będę chciał, to dam, nie? Pokciąb. Ale tak raczej staram się to robić uczciwie, że nie po prostu komuś tak o, tylko jakoś na widzowi, co zobaczy na ekranie podczas filmu, kodzik, wiesz co chodzi? Chodź, testujemy damage, 330, boom. A nie mogę niestety stać na wave, bo ona ma botrka i z nią nie wygrywam. Enemy AD carry ma 9-2. A, bo jest 5-13, unlucky. Kanon jest mój. Oj, zmisklikowałem. A to nic. Mam moją drużynę w górze. Wszyscy w górze ręce. Chodźcie tutaj, pomocy dla widza. Jesteście? A, widzą ich. Na wizji. Wszystko się kameruje. Dobra, to bierzemy tureta. O kurde, jaka... jaka impreza. Impreza porządna. Chyba, że coś się nagle odwróci, nie? I zacznę strzelać potężne bomby, kto wie. Pamiętam, że już kiedyś grałem tym bolidem. Bardzo dawno temu. I był mega śmieszny, ale to jeszcze jak był Mundo przed reworkiem, nie wiem, czy pamiętasz go. To wtedy pod full magic penny. No bo mówię, mu się nie skaluje, to bije 30% current health'a, ale no wiesz, to się nie skaluje, to tylko bije magic, więc musisz mieć magic penny. Idę tutaj kogoś postrzelić zaraz, nie? Idę zrobić America Simulator, chodźcie. Czy ten ziomek jest zabijalny? Nie, on ma dwa itemy. Ale po farmie z niego golda. Ile już sformiłem? 300? To nie tak dużo w sumie, ale grałem też w Rambla Mundokum, więc nie spodziewałem się bardzo dużej ilości. O kurna, ten typ to jest potężny. Mundo, znaczy nie Mundo, tylko ten wjechał? Szefuncio ten? O kurna. Ten Ezreal to jest faker, dobra, ja go tasakuję. Tu jest silence, bracie, nie pomogę ci. Jesteś martwy, martwy na potęgę. Ale możemy rzucać dalej. Cyk, 400. Ty każdy też 400. Nie surujemy. Boom. Cyk, boom. Ty spali się. Dawaj, killa, dawaj. 1000! Tak się gra właśnie Mundokom, nie? Dawaj kolejnego fraga. Już go wysnajpiam. O kurna, żegnaj świecie. Ej, uratujesz dla widza? A dobra, zabił, może być. Potrzebuję cooldowny. Znaczy potrzebuję i cooldowny i penny. Co daje bardzo dużo cooldownów? Nawet nie wiem od czego zacząć. Chyba no, i tak nie skończę kolejnego itema, będę z tą szczery. Ale zastanawiam się, co mogę jeszcze złożyć. Co jakby złożyć jeden tank item? To daje CDR-y? Nie daje. Chyba że po prostu wizażkę, żeby się leczyć. Ona daje też cooldowny, ale jestem terrorystą, Jezu. Ale to jest genialne. Dobra, najwyżej zmienię jeszcze plan działania. Shojin daje dużo. O kurna, i zwiększa damage z itemów? Chyba wiesz co składam już. Niestety przecina drużyna ma Barona, a mój Nunu poszedł awka robiąc 2-9. To nie jego wina, że jest nobem i intuje nobasem. Dobra, idę na mida, nie ma co. Defujemy to gówno. A gdzie to dziecko idzie, nie? Zaraz go... O! Mąka... 600! 600! Dobra, OP jest Mundo. Potwierdzone info. I kolejne 400. Typ ma pół HP już. Dawaj, goń go. Dobra, no już lesie. Co ty robisz w ogóle? Macie go? Ja muszę cofać bazę, defować. O kurde. Dasz wizję? No nie ma jej tu, okej. Okay. Dobra, no postoję na bocie po farmie, nie ma problemu, nie? Chyba, że ta Irelia stoi tutaj, bo są creepy zbufowane i umrę. O, jednak nie. O kurde, nie patrz na bolid mojego leśnika. Antyheal też w sumie mógłby się przydać, ale...
Nie wiem, czy ja chciałbym to robić. Tutaj ktoś jest od mojej lewicy, prawicy. O kurde, więcej niż jeden jest nawet. Ale 6 stówek potrafi wrzucić taki jeden tasak. 6600, znaczy 660. Leci tasak, nietrafiony, to nic, to nic. Mam silensa, to nic, to nic. Leci tasak, bum, 5 stówek. Leci tasak, bum, 6 stówek. Ty, jak jestem potężny. Tylko obawiam się, że to nie ma znaczenia najmniejszego. Dobra, 5 stówek kolejne. Ty, czy ja będę miał największy damage z tej gry? Czemu ja tyle biję? Dobra, 6 stówek. Obawiam się, że nie żyję. A może żyję? Irelia kończy topem, ale my nie mamy jak defować do końca, okej. Biorę to, idę w górę. W sumie mogę iść gdziekolwiek. Co ja mam defować, nie? Co tu się dzieje w tej gierce? Czemu jestem intowany? Nie, no muszę zostawić tą gierkę na wideo, żeby pokazać, że człowieku, ja też czasami jestem intowany, nie? To nie jest tak, że mam jakiś priorytetowe konto. Również jestem intowany przez jakiegoś leszcza. Jak się nazywasz? Dedakiru EUW? Niemiło, Dedakiru. Obawiam się, że tutaj już nie ma co defować, ale jeszcze zrobię test damage'a, nie? Bo szczerze, ja dużo biję. Ale czy to będzie miało znaczenie w tej grze? Możliwe, że nie. A, bo oni jeszcze Soul'a mają. Oni kurna mają wszystko. To jest Exodia z po przeciwnej stronie drużyny. Obawiam się, że muszę się cofnąć. Kupię byle co. Bo to jest ostatnia prosta, niestety. Naszych wieży już nie ma, panowie. Raz fleszuję. Weź nie zabijaj moje KDA. Masz Q'sa? Tylko 200. Kurde, może jeszcze kill. Nie ma, no i co to ma być za gra? Co to ma być za gra?